mamy piątą rano, a sobie wszyscy jeszcze śpią. Tutaj trzeba zamknąć drzwi, bo wszyscy na to uważą. Tak być nie będzie. Tak być nie będzie. Niech każdy sobie zamknie drzwi. Nie ma. Won mi stąd, Judytka. W ogóle Błażej fajnie, bo sprawdzałam ich wspomnienia. I fajnie, że Błażej ma właśnie, że... Błażej, kurde, to nie Damian. Damian ma wspomnienia, że Błażej rozpoczął kolejny etap życia bez problemu. Czyli tak jakby był na tych urodzinach, więc... Fajnie, fajnie, że to się jakoś nie znika jakimś magicznym sposobem. Masz na 8 zajęcia, więc zobaczmy, co tu jeszcze potrzebujesz. Tylko byś coś zjadł właściwie. Tutaj akurat pan śniadanko przygotował, więc jedz sobie. Ty masz, o ile pamiętam, dobrze na 10, tak. I potrzebujesz nieco więcej się ogarnąć. Tutaj toaletka i prysznic. A nasza Lilianna też potrzebuje toaletkę. Musi się nauczyć gotowania, techniki i a nie, logikę już ma. No to od razu może niech idzie na gotowanko. Damian zajada, już zaraz idzie na wykłady swoje pierwsze, bo jeszcze nie był. Wczoraj się tak złożyło, że... Damian powraca do trawy, no bo wszyscy mieli katar oczywiście. Dobra, Damian poszedł. Teraz będziemy obserwować Angelkę. Ona chciałaby jeszcze poskakać sobie na skakance, więc jej to zrobimy. Sport to zdrowie, czyż nie? Aha, bo ona przecież jest sportowcem. A no właśnie. To pewnie prędzej czy później będę musiała też rozwijać sobie troszkę kondycji. Niech sobie właśnie poćwiczy, bo sportowiec powinien co nieco umieć. Lilianna nam tutaj... Ona chce się zaprzyjaźnić z profesorami. No jest to jakiś sposób na zdobycie lepszych ocen, nie powiem, że nie. Ale okej, okay. Teraz nam się pouczy tutaj właśnie gotowania. I niech się pouczy również techniki. Angelika już powinna iść na wykłady powoli. Tak. Znowu nam się pogoda popsuła niestety. Ale to ma w ogóle piżamkę. Zieloną. Ej, idź się pouczy teraz techniki. Ej, stop, stop, stop. Zapędziłam się. Damian wrócił przecież ze szkoły. O, świetnie, ma tutaj ocenki. Świetnie, nie powiem. Nie powiem, gdzie jest Damian? Ty przestań. Ogarnij się. Ogarnij się. Masz co robić. Wykonaj zadaną pracę. Na zabawę jeszcze przyjdzie czas. Liliana też już wszystko umie. Co powinna? Tak. To nie będziemy jej dłużej męczyć, bo ona tu jest głodna. A dopiero na 17 idzie, to zdąży jeszcze zjeść. I sobie wziąć prysznic. Pokaż w ogóle, co tutaj masz. Masz coś w tym? Troszkę... O. Tak to zróbmy. Standardowo i może... A niech będzie. Jeszcze tego nigdy nie miałam. Ona sobie się uczy. Czy... Co ty robisz? Aha. Dwa razy masz to? Zajadaj Lilianno. Tutaj też zauważyłam, że ona ma we swoich wspomnieniach romansik ze Szczepanem, ale jak sprawdziłam w jej relacjach, to nie jest zaznaczone, że on jest jej chłopakiem, tylko jest jej najlepszym przyjacielem, także... Aha, bo... No tak, przecież on jest nastolatkiem. Fakt. No to cóż, chyba znajdziemy jej nową sympatię, bo chyba też zasługuje. Wilka już wróciła? Jak twoje oceny? Spoko. Zjedz sobie, co ty chcesz? Urządzić przyjęcie sportowe? I w ogóle urządzić przyjęcie? No to może to zróbmy. Jeszcze chyba nie robiłam przyjęcia sportowego, ale okej. Okay. Skoro chce, niech tak będzie. Spełnijmy, niech się coś zadzieje. Zjemy sobie prysznic. Tańcz. A co z swoimi wykładami? Na 17 masz dopiero. No nie będziemy zapraszać Balbiny. Może ty nie masz przyjaciół, to co ja ci zrobię? Cyr, biedak, nie.
Żebym ja wiedziała. Naprawdę, chcesz zapraszać... Tu masz całą rodzinę znajomych. Kogo ty chcesz niby zaprosić na to przyjęcie, powiedz mi? Aż wstyd. Nie. Moja droga, na pewno musisz kogoś poznać, jeśli chcesz w ogóle robić przyjęcia, bo... Kogo ty niby chcesz zaprosić? Dokończ to jedzenie. Nie idź do siostry, bo wy jak ze sobą rozmawiacie, to tylko się bijecie. Albo jeszcze jakieś gorsze rzeczy robicie. Weź, zrób za mną pracę jeszcze. To ci podniesie cenę na pewno. A ty co? Się bardzo widzę, irytujesz. Czy na dole są jakieś komputery wolne? Nie ma. Słaby ten akademik. Chciałam wziąć taki... mniejszy niż zwykle i w ogóle tutaj widzę, że... średnio jest. Komputerów nie ma, ani nic. Ci napisz pracę semestralną. Dostać stypendium dziekańskie. Jak to się dostaje? Aha, na koniec semestru. No to nie ma sprawy. Myślę, że to jest do zrobienia. A wejdzie, jak ona ma tu zamknięte drzwi? Chodź, otworzyć drzwi. Bo damy mi się wejść do twojego pokoju. Nie ty, on miał tutaj pisać sobie pracę. Macie tylko jeden komputer, musicie się dzielić. Co ja ci poradzę? A ty, moja droga, mogłabyś... popracować w stołówce. Dodatkowe fundusze nam się przydadzą, a ona sobie rozwinie przy okazji gotowanie. Gdzie ty masz przegrapane z tą szkołą? A odrobiłaś tą pracę chociaż? Dzięki za wymyślną inwestycję. Nie wiem, o co chodzi. To ty? Tutaj? Gdzie ty jesteś? Aha, Boże, nie poznałam jej w tym stroju, masakra. Dobra. Spoko, spoko. Piszesz? Piszesz. Chcesz być prawnikiem, a prawnicy muszą się dużo uczyć. Tak to już jest. Widzisz, Błażej. Dałeś radę. I sobie pograj. Na rozrywki teraz. Mogłabyś też poznać jakichś innych Simów, gdzie oni wszyscy są. To może wyjdziemy sobie gdzieś. Anuli, co ja tu robię? Co ja tu robię? Wejdźmy sobie gdzieś na miasto może. Boże, a ja znowu to samo. Ale okej, okay. Weź tam poczę. Nie wiem, czemu ja z przyzwyczajenia. Boże, idzie na studio. Weź. Zamknij to. Taksówkę. Co prawda wszyscy macie na rano, ale... jakoś tam dam radę. Wziąłaś pocztę? Zapłać te rachunki. Aż tyle kasy? Czemu ja mam tyle płacić za cały akademik? To jest niesprawiedliwe. Przestań bić siostrę. A ty? Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Pokaż mi lepiej. Uuu! Ona to już ma prawie na maksa. No, niezła jest. Czy ty mnie zbałeś? Czy ja mam cię trzasnąć? No, dzwoń. Idziemy sobie dziś na miasto. Nie ma co. Bierzemy wszystkich. Nie muszą się razem bawić, ale niech idą wszyscy. Zaczyna się studenckie życie, nie? Chodźmy do klubu rozrywki. Miejsce na naczelni, po prostu jako klub. Dobra zabawa.
No, zobaczymy, czy faktycznie będzie taka dobra zabawa. Wszyscy jadą, super. To widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Widzę, że tutaj sporo mamy do zabawy. Jemu się na flirty zebrało. Nasza Angelika jest troszkę głodna. Przestań się bić! O, tak nie będzie. Przestań bić moją dziewczynę! Ty! Czy to Angelika... To ty ją biłaś? Nie wiem, nieważne. Dajcie spokój. Angelika, uspokój się, bo jak będziesz taka niegrzeczna, to cię rzucę, bo nie chcę być taką niegrzeczną dziewczyną. Rozumiesz? Zachowuj się. Jak możesz tak nienawidzić swojej siostry? Adam jest wychowany w bardzo rodzinnej atmosferze. Wszyscy się tam kochają. Czemu nie możesz? Co z tobą? Możesz iść robić siku? Jak cię proszę? Nie możesz. Wodź mi stąd! Ależ nienawidzisz tej swojej siostry. Halo! Bo ja się najpierw odciągnij, bo... Stanęły w drzwiach i nie wpuszczą nas teraz. Ja tu specjalnie przyjechałam. Nareszcie. Idź Lilka do kilku, tak. A wy co tu robicie? Tańczyć chcesz z nią? No ale może... Może wejdźcie do środka. Graj sobie. Noż. Graj. Graj. Ty się załatwiłaś? Czy dalej masz jakieś problemy? Okej. Możesz coś tutaj zamówić do jedzenia? Nie za bardzo. Ale możesz stanąć za barem. Zobaczymy, jak ci pójdzie. A wy sobie tutaj gracie w bilardę razem, tak? Każdy się zajmie sobą. O, jak się wystroiła. Taka z niej barmanka. O, już się przebrałaś z powrotem? To się postawaj, zabawaj. Spadaj, ja chcę tutaj zarobić pieniądze. No. To dobra praca. Dodatkowa. Ktoś musi zarabiać na tą rodzinę. Zobaczymy, kto wygra. Teraz się dołączają, jak my już jesteśmy w połowie gry. Czy ciebie pogrzała Angelika? Tak nie będzie. Angelika sama prowokuje kłótnie. Damian, weź jej przemów do rozsądku. Idź jej coś powiedz, żeby jej nie biła. I to tak na oczach wszystkich. Tak po prostu sobie podeszła i... Tak być nie może. Co to za bitwy jakieś, kłótnie? Teraz Liliana płacze przez Angelikę. Dlaczego bijesz siostrę? Jak ty się zachowujesz? Ja nie mogę być z kimś takim, jestem poważnym prawnikiem przyszłym. Ogarnij się, Angelika. Co ty możesz wiedzieć? Nie masz pojęcia, o czym mówisz, to nasze sprawy. To moja siostra. Tak, tak mogłaby wyglądać ta dyskusja. Gdybyśmy widzieli. No. A teraz porozmawiaj z nią. Pociesz ją, że będzie wszystko dobrze. A ty idź do kibla, a nie tam zamawiasz jakieś... Może się jakoś dogadacie jeszcze kiedyś. Kiso, wala mo, Tina? Opa! Kiso, wala mo! Co tu? Ugda do! Lakoni!
No, oni też mają słabe relacje, ale przynajmniej się nie biją i nie kłócą. Damian postanowił trochę poznać Juliannę, żeby wiedzieć, dlaczego Angelica jej tak nie cierpi. Bo to go bardzo zastanawia. Czemu jego dziewczyna jest taka wredna dla swojej siostry i czemu tak bardzo się ze sobą nie dogadują? Nie mam za bardzo co im tutaj dawać. No bym chciała zabrać wrzutki. To były wrzutki, o. No oni się świetnie dogadują, ja nie wiem, co ta... jak ona tam ma, Angelica ma do swojej siostry. O matko, to jest... Już chyba nigdy im nie przejdzie. Teraz to muszę się unikać po prostu na maksa, żeby im to jakoś... rozeszło się po kościach. Dobra, myślę, że oni sobie tutaj pogadają i wracamy do domu, bo jutro muszą wstać, a jeszcze trzeba ich ogarnąć. Zjadłaś? A ty z kim tutaj rozmawiasz? Dokąd idziesz? Ty tu chciałam z tobą porozmawiać. Okay. Ciekawe, co właśnie Angelica na to, że Damian zaprzyjaźnia się z jej siostrą. No dobra, weź wezmij taksówkę, jak tak śmierdzisz. No tak, śmierdzi. Wracamy do domu. Tutaj widzę, że ma piorunki w nią. Spojrzyj się troszkę z nią. Angelica się tam obiada, nawet nie wie, co się tutaj dzieje. Damian nie traci czasu. Jej siostra też nie. Gdzie ta taksówka? No nareszcie. Już jedziecie? Ty też, bo tylko na ciebie czekają. No dobra. I myślę, że sobie skończymy właśnie na tym ten odcinek. No i zobaczymy, jak to będzie dalej u nich. Jak widać, Damian wyciągnął rękę do Lilianny, chce ją poznać. Jakoś nie może uwierzyć, że jest taką okropną osobą, że Angelica jej nienawidzi. Właściwie nigdy nie zagłębiał się w ten konflikt, nie ma pojęcia, co tak naprawdę się wydarzyło między siostrami, że się tak nienawidzą, ale bardzo mu się to nie podoba. Szczególnie, że Angelica zaczęła też prowokować te kłótnie ze swoją siostrą. I teraz ma wątpliwości, czy to aby na pewno Lilianna jest powodem kłótni, czy może właśnie Angelica coś mąci. Nie wiadomo, jak to jest z nimi. W każdym razie Damian nie zamierza brać w tym udziału. On zamierza żyć w zgodzie z obydwiema siostrami. I już. Także... ja ich tutaj ogarniam, kładę spać i zobaczymy, jak się dalej potoczą ich losy. Do następnego odcinka.